Zapraszam na superkońsy.pl. Najtańsze końsy w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów. Z kodem rabatowym MATROM dostaniecie końsy 5% taniej. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrom, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie trochę o najnowszym produkcie od firmy Konami. Mówiąc innymi słowami, chciałem wam zaprezentować 5 najciekawszych funkcji w najnowszej odsłonie gry Pro Evolution Soccer. Jednak zanim zaczniemy, chciałem was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie łapki w górę, ponieważ dzięki temu ten materiał będzie mógł dotrzeć do większego grona odbiorców. Zostawcie również subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Natomiast przejdźmy już teraz bezpośrednio do sedna sprawy. Powinienem chyba zacząć od tego, że w tym roku deweloperzy gry Pro Evolution Soccer nie pozostali dłużni deweloperom gry FIFA 19 i również postanowili wprowadzić do swoich produktów bardzo dużo nowości. W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o najnowszym produkcie od EA Sports, jednak pewnego dnia postanowiłem, że sprawdzę najnowsze wiadomości o produkcie od firmy Konami. Muszę wam szczerze powiedzieć, że nie musiałem zbyt daleko szukać, ponieważ w sieci krąży naprawdę wiele filmików, w których możemy obejrzeć całe spotkanie rozgrywane w grze Pro Evolution Soccer 19. W związku z tym postanowiłem, że przedstawię wam 5 najciekawszych funkcji w najnowszym produkcie od firmy Konami. Pierwszą ciekawą funkcją wprowadzoną do gry Pro Evolution Soccer są widoczne kontuzje oraz zmęczenie zawodników, które wpływa bezpośrednio na sposób, w jaki zachowują się na boisku. Oczywiście jest to bardzo trudne do dostrzeżenia w przypadku, gdy nie mamy możliwości zagrania w tą grę samemu. Jest to jedna z tych rzeczy, które musimy po prostu zobaczyć na własne oczy, trzymając pada w swoich rękach. Jednak w sieci możemy znaleźć całkiem sporo obrazków, w których możemy zauważyć piłkarzy, którzy trzymają się za mięsień lub też sygnalizują potrzeby zmiany, ale nie są do końca pewni, czy w tym przypadku zmiana jest konieczna. Dodatkowo taki zawodnik nie będzie w stanie wystarczająco szybko wrócić na swoją pozycję. Natomiast przeprowadzając akcję jego stroną, ryzykujemy pogłębienie się kontuzji. Myślę, że jest to bardzo ciekawa funkcja, która sprawi, że każdy z nas wcieli się w rolę trenera, który martwi się o zdrowie swoich zawodników, jak również o taktykę rozpisaną na dane spotkanie, która będzie trudna do zrealizowania, gdy na boisku zabraknie kluczowego zawodnika. Nie wspominając już o tym, że taka kontuzja może go wyeliminować z gry na kilka spotkań i zdecydowanie utrudnić walkę o najwyższe cele. Oczywiście bardzo ważne jest to, aby tego typu kontuzje nie zdarzały się zbyt często, jednak wydaje mi się, że wprowadzenie tej funkcji doda bardzo dużo realizmu do gry, ponieważ jak sami pewnie doskonale wiecie, kontuzje są nieodłącznym elementem każdego spotkania o najwyższą stawkę. Kolejną ciekawą funkcją wprowadzoną do gry Pro Evolution Soccer jest nowa fizyka piłki, która została kompletnie zmieniona względem tego, co mogliśmy oglądać w poprzednich odsłonach gry. Został zmieniony już sam sposób, w jaki się obraca i porusza po murawie. Na dużym zbliżeniu możemy zauważyć, że mocno kopnięta piłka delikatnie skacze po murawie. Jednak ja chciałbym skupić się nie na zmianach wizualnych, a na zmianach, które będą miały bezpośredni wpływ na całą rozgrywkę. Oglądając spotkania w grze Pro Evolution Soccer 19, odniosłem wrażenie, że piłka jest pewnego rodzaju wolnym elektronem i żyje własnym życiem. Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że w grach od firmy Konami zawsze można było zauważyć tą swobodę w poruszaniu się piłki po boisku. Jednak wydaje mi się, że w tym roku zostało to jeszcze bardziej dopracowane. Grając spotkania w grze FIFA 18 zawsze miałem wrażenie, że piłka jest po prostu przyklejona do nogi danego zawodnika. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w grze FIFA 19, jednak w grze Pro Evolution Soccer wygląda to naprawdę bardzo realistycznie, ponieważ nawet najlepszym zawodnikom zdarzają się proste błędy techniczne, które są często to jedyną szansą dla drużyny broniącej na przyjęcie piłki. Działa to oczywiście również w drugą stronę, ponieważ kiedy będziemy kontrolować piłkę zawodnikiem dobrze wyszkolonym technicznie, to okiwanie rywala będzie znacznie ułatwione. Między innymi dlatego, że tego typu zawodnicy trzymają piłkę bardzo blisko nogi i nawet jednym balansem ciała potrafią zgubić pilnujących go obrońców. W związku z tym chciałbym zwrócić waszą szczególną uwagę na to, w jaki sposób zawodnicy kontrolują oraz przyjmują piłkę w trakcie spotkania. Wydaje mi się, że ten rok będzie przełomowy pod względem przyjemności z każdego kolejnego kopnięcia futbolówki.
Na miejscu trzecim nie mogłem zapomnieć o grafice, która została zdecydowanie poprawiona. Oczywiście nie grałem zbyt dużo w grę Pro Evolution Soccer 18, jednak wydaje mi się, że grafika w najnowszym produkcie wygląda zdecydowanie ładniej niż w poprzednich wersjach gry. Szczególnie moją uwagę zwrócił nowy sposób oświetlenia boiska, który został wprowadzony wraz z nowym systemem, który będzie odpowiedzialny za dynamiczną zmianę czasu. Dokładniej chodzi mi tutaj o funkcję, która będzie odpowiedzialna za zmianę jakości oświetlenia w trakcie danego spotkania. Na przykład zaczynając spotkanie w samo południe, praktycznie całe boisko będzie w promieniach słonecznych. Jednak wraz z upływem czasu słońce zacznie chować się za jedną z trybun, tworząc tym samym coraz większy cień w danym sektorze boiska. Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że w poprzedniej wersji gry mogliśmy oglądać system, który był odpowiedzialny za dynamiczną zmianę pogody i gwarantował na przykład zmianę słonecznej pogody w ulewny deszcz, bądź też pochmurnej pogody w słoneczną, a to wszystko w trakcie trwania tego samego spotkania. Dodam tylko, że w kwestii dynamicznej pogody został dodany również śnieg, który również będzie mógł się pojawić w jakimś momencie danego spotkania. Jednak wracając do systemu odpowiedzialnego za dynamiczną zmianę czasu, to uważam, że jest to zupełnie coś nowego. Zresztą chyba każdy z Was powinien się ze mną zgodzić, że oglądając spotkania piłkarskie bardzo często możemy zauważyć przesuwające się nad stadionem słońce. Zresztą jest to chyba oczywiste, ponieważ uwzględniając przerwy, każde spotkanie trwa około 2 godzin. Kolejną nową funkcją w grze Pro Evolution Soccer jest usprawniony system atakowania na bramku przeciwnika. Dokładniej mam tutaj na myśli sytuację, w której to szybki napastnik, pokonując dużo wolniejszego obrońcę, nie pozostawia mu cienia szansy na jego złapanie. Do tej pory bardzo często mogliśmy oglądać sytuację, w której to napastnik tuż przed polem karnym był doganiany przez obrońcę, który w tak krótkim czasie był w stanie odrobić stratę kilkunastu metrów. Jednak co ciekawe, warunki fizyczne również mają odgrywać bardzo ważną rolę, ponieważ dużo słabszy fizycznie zawodnik nie będzie w stanie już tak łatwo odebrać piłki silniejszemu zawodnikowi. W związku z tym cała rozgrywka nie będzie opierała się tylko i wyłącznie na szybkości. W niektórych sytuacjach szybki zawodnik będzie w stanie wypracować sobie taką przewagę, która pozwoli mu utrzymać bezpieczny dystans do goniącego obrońcy, jednak z drugiej strony napastnik będzie musiał być dobrze zbudowany fizycznie, aby powalczyć w bezpośrednim pojedynku z obrońcą drużyny przeciwnej. Oczywiście w symulatorze gier piłkarskich bardzo często wybieramy najszybszych zawodników do składu, aby stworzyć sobie tym przewagę. Jednak podobno w najnowszym produkcie od firmy Konami zostało to zróżnicowane i nie zawsze szybki zawodnik będzie gwarantował jakość w akcjach ofensywnych. Czasami będziemy musieli rozważyć wprowadzenie silniejszego zawodnika, ponieważ biorąc pod uwagę personalne decyzje naszego przeciwnika, szybki zawodnik wcale nie będzie gwarantował nam wygranego spotkania. Na miejscu piątym nie mogło zabraknąć miejsca dla nowego systemu strzelania, który zostanie wprowadzony do gry Pro Evolution Soccer. Ostatnio dosyć głośno mówiło się o wprowadzeniu nowego systemu strzelania do gry FIFA 19. I już w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że w grze Pro Evolution Soccer nie zobaczymy tak rewolucyjnych zmian. Jednak system oddawania każdego kolejnego uderzenia na bramkę różni się trochę od tego, który mogliśmy oglądać w poprzedniej wersji gry. Przede wszystkim mam tutaj na myśli zachowanie piłki, która została już kopnięta w kierunku bramki. Na większości trailerów doskonale widoczne było to, jak odpowiednio kopnięta piłka w pewnym momencie zaczyna przyspieszać lub też opadać tuż przed bramką, nie pozostawiając żadnych szans bramkarzowi drużyny przeciwnej. Dodatkowo mogliśmy zobaczyć zupełnie nowe strzały, które leciały tuż nad powierzchnią ziemi i nagle zaczynały się wznosić w samo okienko bramki naszego przeciwnika. Oczywiście omówiłem tylko niektóre nowe uderzenia, ponieważ jak sami pewnie doskonale wiecie, w kolejnej odsłonie gry będziemy mogli zobaczyć bardzo dużą różnorodność w temacie uderzeń na bramkę. Natomiast z mojej strony to już chyba wszystko, koniecznie dajcie znać, która z tych nowości spodobała Wam się najbardziej. Przepraszam wszystkich fanów gry Pro Evolution Soccer, jeżeli nie wspomniałem o jakiejś ciekawej funkcji, jednak moja przygoda z tą grą zaczęła się stosunkowo niedawno i nie mam zbyt dużego porównania. Jednak muszę przyznać, że z roku na rok ta gra coraz bardziej mnie ciekawi. Mimo wszystko mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, tak aby ten film mógł dotrzeć do większego grona odbiorców. Zostawcie również subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Także trzymajcie się, na razie i piona!